Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj jestem w Brand Store marki LG przy ulicy Okopowej w Warszawie, w centrum handlowym Cliff i będę miała przyjemność przedstawić Wam suszarkę tej marki, o którą bardzo często pytaliście pod filmami odnośnie suszarek. Ta suszarka, którą Wam zaprezentuję, to model bardzo energooszczędny, ponieważ jego klasa energetyczna to A z trzema plusami, minus 10%. Jest to model, który w ciągu roku przy założeniu 160 cykli suszenia zużywa tylko 175 kWh rocznie. Dodatkowo jest to też model, który jest bardzo cichy, jego głośność to tylko 62 dB. Klasa kondensacji to A. Wymiary tego urządzenia: standardowa szerokość 60 cm i wysokość 85 cm, ale głębokość tego modelu to 69 cm. Jeżeli chodzi o czas suszenia, to wynosi on 239 minut na cykl, przy założeniu, że jest to cykl bawełna, przy pełnym załadunku, czyli 9 kg i w stopniu wysuszenia do szafy. Wyjątkową technologią marki LG jest podwójna sprężarka inwerterowa oraz silnik inwerterowy, na które marka LG udziela 10-letniej gwarancji. Wyjątkowa w tej suszarce jest również technologia Eco Hybrid, która polega na tym, w dużym skrócie, że pompa ciepła może pracować jakby w różnych trybach. W trybie oszczędnym, gdzie temperatura jest niższa, i w trybie szybkim, gdzie pompa pracuje jakby na najwyższych obrotach, temperatura przez co jest wyższa, skraca się czas suszenia, ale kosztem większego zużycia energetycznego. Technologii Eco Hybrid nie możemy zastosować do wszystkich programów suszenia, ponieważ na przykład programy takie jak delikatne, wełna czy odzież sportowa nie mogą zostać skrócone kosztem wyższej temperatury i większego zużycia energetycznego, ponieważ te tkaniny delikatne wymagają stałej niskiej temperatury. A jeżeli chodzi o panel sterowania, to mamy tutaj program suszenia tkanin delikatnych, odzieży wełnianej, program do suszenia odzieży sportowej. Potem mamy programy suszenia na czas, czyli to są programy, w których nie działają czujniki wilgoci, tylko my decydujemy, jak długo suszarka ma suszyć. I tym przyciskiem dłuższy lub krótszy czas suszenia możemy sobie ustalać, jak długo suszarka ma suszyć. Mamy trzy programy czasowe: suszanie w koszu, suszanie zimnym powietrzem i suszanie ciepłym powietrzem. No to zimne powietrze to jest bardziej wietrzenie niż suszenie. To zimne powietrze najczęściej stosuje się do przewietrzenia długo nienoszonej odzieży, a program ciepłego powietrza stosuje się najczęściej do dosuszenia. Potem mamy program, tak zwany mój program, czyli mój ulubiony. Pod tym przyciskiem możemy sobie po prostu zapisać nasz ulubiony program suszenia. Wyjątkowym programem w tej suszarce jest program antyalergiczny. To jest program dosyć rzadko spotykany w suszarkach i według zapewnień producenta temperatura suszenia tutaj oscyluje na poziomie około 60 stopni i w tej temperaturze usuwane są aż w 99,9% żywe roztocza kurzu domowego, które są przyczyną licznych alergii i problemów oddechowych. Potem mamy program szybkiego suszenia, które trwa 30 minut, program do suszenia ręczników, do suszenia pościeli, do suszenia tkanin syntetycznych, do suszenia tkanin mieszanych i do suszenia tkanin bawełnianych. O, a tak wyglądają w suszarce LG czujniki wilgoci, które podczas całego cyklu suszenia mierzą, czy poziom wilgoci ubrań osiągnął już poziom przez nas zadany. Czy ubrania są już suche w stopniu do szafy, czy w stopniu do prasowania. I jeżeli ten poziom zostanie osiągnięty, to suszarka zatrzymuje cykl suszenia. Na panelu sterowania widzimy również takie małe ikonki, które pokazują nam przebieg procesu suszenia. Jeżeli będzie wyświetlała się ta pierwsza ikona, to znaczy, że suszarka jest w trakcie suszenia. Żelazko wskazuje nam, że tkaniny są już wysuszone w stopniu do prasowania. Szafa sygnalizuje, że tkaniny są już wysuszone w stopniu do szafy. A ten symbol pokazuje, że trwa faza antyzagnieceniowa. Tu mamy funkcję opóźnionego startu. I tutaj mamy funkcję bez zagnieceń. Uruchamiając ten przycisk, mamy pewność, że nawet po skończonym cyklu suszenia suszarka będzie obracała jeszcze nasze ubrania przez maksymalnie 2 godziny, tak aby nie doprowadzić do trwałych zagnieceń. A tym przyciskiem możemy sobie ustawić stopień wysuszenia. Czy chcemy, żeby ubrania były ekstra suche, czy mają być gotowe do prasowania, czy mają być wysuszone tak, aby można było je poskładać do szafy.
No i tutaj oczywiście mamy tą wyjątkową technologię typową dla marki LG, Eco Hybrid, która polega na tym, że możemy w zależności od potrzeb albo suszyć oszczędzając energię, bądź możemy zaoszczędzić czas. Uruchamiając tryb oszczędzaj energię, zaoszczędzę mniej więcej 15% energii, a uruchamiając tryb oszczędzaj czas, zaoszczędzę mniej więcej 18% czasu. Po każdym suszeniu należy opróżniać filtr kładków, który znajduje się tutaj przy bębnie. To jest taki specjalny filtr podwójny. Należy również opróżniać szufladę ze skroplinami, no chyba, że podlepniecie suszarkę bezpośrednio do kanalizacji. I bardzo wygodną sprawą jest to, że tutaj nie musicie czyścić skraplacza. On obmywa się kilkukrotnie w ciągu całego procesu suszenia. Wszystko zależy od wielkości załadunku i stopnia jego wilgotności. Jak już zapewne zauważyliście, ta suszarka również posiada kosz, który służy nam do suszenia obuwia, delikatnej bielizny czy sweterków. A jeżeli chodzi o programy suszenia, to urządzenie oferuje nam nie tylko te programy, które widzimy na panelu sterowania, ale takie, które są dostępne przy pomocy aplikacji, którą oczywiście zaraz Wam pokażę. I zobaczcie, przy pomocy telefonu możemy tak naprawdę z dowolnego miejsca uruchomić program suszenia, ustawić jego parametry, czyli w jakim stopniu chcemy mieć wysuszone ubrania, czy chcemy uruchomić funkcję ekohybryd, czyli albo oszczędzamy czas, albo oszczędzamy energię, czy chcemy uruchomić funkcję bez zagnieceń, czy chcemy uruchomić funkcję opóźnienia startu. Mamy tutaj dostępne wszystkie programy suszenia, które są również dostępne na panelu sterowania. Ale co jest fajne, zobaczcie, możemy tutaj pobrać również nowe cykle suszenia. Zobaczcie, jak jest ich dużo. Mamy programy suszenia bielizny, butów, mamy suszenie ubrań sportowych, ubranek niemowlęcych, mamy funkcję usuwania zapachów, suszenia jednej rzeczy. I zobaczcie, przy pomocy aplikacji, oprócz tego, że możemy właśnie pobrać nowe cykle suszenia, możemy również zarządzać ulubionymi, czyli dodawać programy suszenia do naszych ulubionych, najczęściej używanych. Możemy monitorować zużycie energii. Tutaj akurat nie ma historii, więc nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale w naszym domu na pewno się to przyda. No i dzięki funkcji Smart Diagnosis ewentualne problemy z funkcjonowaniem suszarki mogą zostać rozwiązane na wczesnym etapie właśnie dzięki aplikacji. A teraz specjalnie dla Was zrobimy test suszenia w suszarce LG. Ja ze sobą przyniosłam kilka rzeczy wypranych dziś rano w moim domu. Przerzucimy je do suszarki. Które wysuszę w programie Bawełna. Skorzystam z funkcji Eco Hybrid oszczędzających czas. Poziom wysuszenia wybieramy do szafy, no i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Na moim telefonie jest 11:30. Zobaczymy, jak szybko suszarka wysuszy i w jakim stopniu będą wygniecione ubrania. Rzeczy się już wysuszyły i wyglądają następująco. Najlepiej jest wyciągnąć rzeczy z suszarki od razu po zakończonym cyklu suszenia i od razu je poskładać. O, tutaj może przełożę na prawą stronę. Jak sami widzicie, większość rzeczy nie wymaga w ogóle już prasowania. Na telefonie mam godzinę 12:45, więc suszenie tych pięciu rzeczy w trybie
oszczędzającym czas trwało godzinkę i 15 minut. Zapewne zwróciliście też uwagę na tą pralkę LG w kolorze grafitowym. Obydwa te urządzenia idealnie komponują się razem. Możemy je postawić obok siebie albo postawić suszarkę na pralce. Dobry design jest istotny, ale jeszcze bardziej funkcjonalność. I te dwa urządzenia dzięki aplikacji i sterowaniu bezprzewodowemu możemy sparować ze sobą i wówczas pralka będzie przekazywała suszarce informacje na temat tego, co prała, i suszarka dobierze optymalny program suszenia. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Z góry dziękuję za lajkowanie i subowanie mojego kanału, bo to realnie przekłada się na to, że producenci sprzętu AGD zapraszają mnie w takie miejsca po to, abym mogła sfilmować sprzęt AGD dla Was.